Wspaniałe polskie do socjalizmu to święty obowiązek Towarzysze, pojawiło się takie pytanie, przeczytam je. Jest to pytanie użytkownika Zephiros ZR. Pytanie sprzed 5 godzin, więc odpowiedź właściwie błyskawiczna. Czytam pytanie. Towarzyszu, mam do ciebie pytanie odnośnie jednego z Twoich filmów, mianowicie mówiłeś o więźniach jako elementach elektrowni dla każdej wsi. Nie lepiej więźniów wykorzystać jako tanią siłę roboczą, do budowy dróg, yy, dóbr ludu, na przykład infrastruktury, a głód energetyczny Polski zastąpić elektrowniami atomowymi. Które nie tylko są wydajne, ale i również ekologiczne. Uważam, że takie rozwiązanie byłoby lepsze ze względu na to, żebyśmy nadmiar tej energii mogli sprzedawać innym krajom, a za pomocą tych więźniów oraz inżynierów, etc. byśmy mogli do każdej wsi miasta wybudować infrastrukturę, która doprowadzałaby tą energię. Pozdrawiam. Więc takie oto jest pytanie. No, i moja odpowiedź jest taka, więc co do, co do pracy więźniów w infrastrukturze miejskiej, czy, czy w ogóle takiej infrastrukturze, no nie jest to sprawa nowa. Jest to temat wykorzystywany już przez III Rzeszę. Więc, no oczywiście, no, jest to może najlepsza inspiracja. No, ja jestem raczej krytyczny co do tego pomysłu z dwóch Powodów, Na no, pierwszy powód mianowicie jest taki, że yy, yy, no tutaj wychodząc od pracy więźniów, należałoby wyjść od pracy w kapitalizmie ogólnie i to, co należy zmienić. Więc to, z czym ja walczę w kapitalizmie, to jest alienacja pracy, że człowiek pracy, człowiek, który sprzedaje swoją siłę najemną, na rynku on jest pozbawiony efektów swojej pracy. My nie znamy, właśnie, ludzi, którzy ciężko pracują. My nie znamy tych wszystkich drogowców, my nie znamy producentów innych rzeczy. I tutaj jest podstawowa różnica między właśnie proletariuszem a jakimś przedstawicielem zawodów, które są no, tak cenione, gdzie jest jakiś respekt. Jak jest jakiś artysta, który napisze książkę, który wystąpi w filmie, który napisze piosenkę, który śpiewa. My tych wszystkich ludzi znamy, z imienia i nazwiska podziwiamy. Po każdym filmie jest tam lista płat. Znamy tych aktorów, reżyserów, znamy jakichś montażystów. Każda osoba, która bierze udział w takim przeds przedsięwzięciu, ona może być no dumna z tego, że po prostu w czymś wzięła udział. No. Ludzie, którzy dzisiaj budują drogi, to są ludzie anonimowi. Jeśli już kogoś się tutaj celebruje, kiedy te drogi zostaną wybudowane, to jest to jakiś burmistrz, jakiś inny, właśnie politykier, który przychodzi przyciąć wstęgą, który co najwyżej weźmie udział w imprezie z kilkoma prezesami jakichś tam firm. A robotnicy, którzy to wszystko budowali, którzy oddawali właśnie do użytku mosty, tunele, jakieś inne, no to, to są gdzieś tam zepchnięci. No, nikt właściwie, no, nikt ich tam nie podejmuje. No, w polskich warunkach pracy to w ogóle to są ludzie nieznani. No, tak jak budowano w Polsce autostrady, to przecież to budowały, budowały firmy prywatne, które. Wysługiwały się tutaj różnymi podwykonawcami. A ci podwykonawcy brali jeszcze podwykonawców, a ci podwykonawcy na samym dole to były jakieś firmy, krzaki, które po prostu ludziom nie płaciły. Praca właściwie wielu, wielu ludzi, budujących polskie autostrady, nie zostało za to odpowiedniego wynagrodzenia. Więc to co ja bym chciał zmienić, w wielkich tutaj inwestycjach w socjalizmie, w infrastrukturę. A jaką infrastrukturę by widz... bym widział? No przede wszystkim infrastrukturę. Kurde, co za głupie słowo, już ostatni raz to mówię. Więc tutaj te projekty ekologiczne mnie interesują. Sam... Sama sieć dróg mnie nie interesuje. Sieć dróg jest to. Uważam, mam już wystarczająco tutaj gęstą. Jest to sieć dotycząca samochodów indywidualnych. No, samochody indywidualne jest to truciciel nieekologiczny. No, i ja raczej się opowiadam za różnymi projektami zbiorowymi, kolektywnymi. Opowiadam się za tym, żeby każde skupisko miejskie powyżej 100 tysięcy ludzi posiadało swoją gęstą sieć metra. Metro, jako właśnie coś, co można zasilać prądem ekologicznym, metro, jako coś, co no, można by właśnie robić. Niekolizyjne tunele. Tunele szczególnie ważne właśnie w czasach ocieplenia, gdzie w tych tunelach byłoby chłodno. No, podróżując po Mazowszu, i rzecz, która mnie strasznie denerwuje, to są właśnie no, te różne przecięcia, kiedy trzeba się, y, jadę samochodem, no i muszę się zbliżać do tutaj przejazdu kolejowego, patrzeć w lewo, patrzeć w prawo. No, jest to, jest to jakaś kurde wiocha. No, sprzed stu lat, no, że, że tutaj pociąg przecina się z drogą samochodową, no te wszystkie, wszystkie właśnie drogi kolejowe powinny być niekolizyjne. No, ale chodzi tutaj o to, że człowiek, który, który właśnie pracowałby jako pracownik budując most, budując kolej, żeby później, kiedy ta inwestycja była w końcu skończona, żeby jemu można było oddać hołd, żeby można było zrobić zdjęcie, żeby można było wpisać nazwisko, żeby ci po prostu ludzie, którzy coś gdzieś pracują, no, można było im podziękować. No i to się mija z celem w przypadku więźniów, no, bo więzień, no, oczywiście no, pierwszą, pierwszą rzeczą w przypadku więźniów, no to więźniowie są więźniami, dlatego, bo należy ich za coś ukarać. Oni coś złego zrobili, yy, no i, i, i zamknięcie ich w więzieniu jest elementem kary. Więc jeśli yy, no, sprawa oczywista jest, oczywiście, jeśli chodzi o więźniów kryminalnych, yy, ale no, sprawa mniej oczywista jest w przypadku no, różnych pasożytów społecznych. I właśnie tutaj byłaby ta różnica, że te pasożyty społeczne, osoby, które dzisiaj są na świeczniku, różni celebryci, różne osoby bogate, yy, różni jacyś prawnicy, różni jacyś, no, cała rzesza ludzi, którzy po prostu, no, nie dość, że są bogaci, nie dość, że nic nie robią, nie dość, że tam, wykorzystując swoje pieniądze, różne rzeczy robią złe. To jeszcze w dodatku, no, cały czas jakby no, ludzkość jest tutaj zmuszana do tego, żeby patrzeć na ich gębę. No, jesteśmy no, właśnie tutaj, yy, na przykład taki książę Harry yy, i, i, i cała ta rodzina królewska. No, oni non-stop są właśnie tutaj prezentowani yy, ludziom jako właśnie trzeba się interesować ich życiem trzeba wiedzieć z kim. Tutaj, jakie są relacje w ich związkach, że tam rodzą się kolejne dzieci, że no, społeczeństwo brytyjskie to, to po prostu żyje, żyje tym księciem Harem. Tym księciem Williamem, księżną Dianą, że to są ich największe tragedie. Jak ktoś tam się im, im złego stanie przytrafi, a z kolei ślub takiego księcia Harego, czy narodzenie się potomka, to jest, to jest sensacja, to jest powód do szczęścia. No. Ja tego kurwa nie chcę. Oni po rewolucji mają być sprowadzeni do roli zwykłych tutaj akumulatorów, anonimowych. Po prostu koniec tutaj z ich celebryckim życiem. Ich y, po prostu tym ma się różnić właśnie taki więzień, więzień od pracownika, że pracownik jest kimś y, znanym, szanowanym, kimś, komu się oddaje cześć, a więzień jest po prostu żywym akumulatorem. My nie znamy nazwiska tego więźnia i nic nas ono nie interesuje. On tam jest na tym rowerku po to, żeby po prostu wytwarzać prąd, i on wytwarza w dodatku ten prąd wtedy, kiedy my śpimy, no. Więc, więc tutaj chodzi o tą rolę, właśnie yy, rolę yy, no karania yy, więzienia. To w każdym razie mogę sobie wyobrazić taką pracę więźniów przy budowie infrastruktury w sytuacjach wyjątkowych, a więc w sytuacjach wyjątkowych, kiedy właśnie trzeba przeprowadzić jakiś remont na drodze, i to jest lipiec, lipiec, gdzie właśnie temperatury sięgają 40-45 stopni, a to jest praca, która nie może poczekać, no, To jest praca, którą trzeba wykonać szybko, więc, no, ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego, no, taką pracę miałby wykonywać właśnie y, szanują, szanowany przez wszystkich, przez wszystkich obywatel społeczeństwa socjalistycznego, pracownik, no, y, więc, no, to jest dobry moment, że, no, jest ciepło, są upały, praca grozi śmiercią albo w każdym razie jakimiś tutaj yy, niebezpiecznymi tutaj konsekwencjami dla zdrowia. No my widzimy, jak bardzo te konsekwencje dla zdrowia są niebezpieczne przy wielkich inwestycjach w Katarze. Tam, gdzie oni budują stadiony, tam, gdzie oni budują te wszystkie wieżowce, tam pracują no, na najniższych szczeblach jacyś pracownicy z Bangladeszu. I oni na tym słońcu morą jak muchy, więc jeśli jest jakaś. No, oczywiście no, chodzi o to, żeby bez sensu tych ludzi nie zabijać. No, więc większość inwestycji wtedy, zanim jeszcze zatrzymamy ocieplenie klimatu, no to musimy się liczyć z faktem, no, że przez najbliższe ileś tam lat, no to będzie się ocieplać. I, yy, i jednak, no, ileś tych różnych inwestycji. Należałoby robić wtedy, kiedy nie ma upałów, ewentualnie w nocy, no ale pewnie można byłoby sobie wyobrazić jakieś tam, jakieś tam prace, które trzeba koniecznie wykonać na słońcu, czy właśnie prace remontowe, czy jakieś gaszenie pożarów. W każdym razie prace nieprzyjemne, prace niebezpieczne, więc oczywiście no, wtedy, kiedy mamy do czynienia z pracą niebezpieczną, to e, no, więzień, więzień, więzień polityczny, jakiś kontrrewolucjonista, czy jakiś kryminalista, no, to jest oczywiście idealnym tutaj kandydatem e, w ramach kary. No, jeśli ktoś ma ryzykować życie, to dlaczego ma to być człowiek uczciwy? E, no ale jednak jest to sytuacja wyjątkowa. Ja bym po prostu, no kiedy ja tutaj zaproponowałem ekologiczne rozwiązanie, żeby więźniowie wytwarzali prąd za pomocą prądotwórczych rowerków, no to to jest raczej coś, no, no tutaj jako takie rozwiązanie na przyszłość. No tutaj, no, a nie, że tutaj jakaś sytuacja wyjątkowa, no jest duży upał, no to, to wysyłamy więźniów. No to. Jeśli chodzi o energię atomową, to jest to temat skomplikowany. Uważam, że tutaj przy takich typu, typu tematach główny głos powinni mieć naukowcy, a nie politycy. No ja na pewno wiem, że energia, na, energia atomowa ona nie spełnia jednego kryterium, które by mnie interesowało, to znaczy energia atomowa nie jest energią bezpieczną. Więc ja mieszkam we Francji, kraju, który ma najlepiej rozwiniętą na świecie sieć właśnie elektrowni atomowych. No i widzimy, że jak teraz właśnie pojawiły się upały w Marsylii, temperatura przeskoczyła 40 stopni. Temperatury te się utrzymują już od kilku tygodni. No to no, z 20 elektrowni atomowych, które istnieją we Francji, 4 w tej chwili. Jakoś tam czy wyłączono to, no, że tego się nawet nie da tak całkowicie wyłączyć. Ale w każdym razie jakoś zmniejszono moce produkcyjne, gdyż o ile sam, samo produkowanie prądu z atomu ono rzeczywiście nie produkuje dwutlenku węgla, to jednak no, są tutaj inne konsekwencje negatywne dla środowiska. Są odpady radioaktywne. Ale trzeba ten reaktor atomowy cały czas chłodzić przy pomocy wody i woda, no w temperaturze właśnie, jeśli na zewnątrz jest dużo duża temperatura, to woda już nie chłodzi tego, tego reaktora atomowego, więc no, nie jest to na pewno rzecz rzecz bezpieczna w czasie w czasie upałów, no. E, oczywiście no, należałoby, no, gdyby ktoś tutaj zaproponował bardzo dobry, dobry projekt, właśnie jakby spow, miała powstać taka sieć, e, sieć reaktorów atomowych, elektrowni atomowych i co należałoby, jak w jak sensowny sposób no, wykorzystywać później te odpady, e, odpady atomowe, promieniotwórcze jakby tutaj ludzkość wymyśliła jakiś właśnie jakiś fajny sposób, to pff, można by to było rozważyć, no. Można byłoby to rozważyć, no, ja gdyby tutaj zastosowa zastos zastos zastosować w sposób inteligentny właśnie centralne planowanie, czyli ludzkość w sposób demokratyczny zdecydowałaby, że, że jest jakieś jedno miejsce na świecie, gdzie należałoby te, to, te odpady promieniotwórcze, właśnie składować, i to byłoby takie miejsce niedostępne dla ludzkości, po prostu niebezpieczne, gdzie jest promieniowanie, to czemu nie? No Ja bym na takie miejsce, na przykład, wybrał Watykan, żeby po prostu no, tam, gdzie jest Watykan, zrobić, wywiercić taką dużą dziurę i tam składować no, właśnie odpady radioaktywne z całego świata. No, można by to podzielić, że w jednym miejscu, no, część tych odpadów radioaktywnych w Watykanie, część w Watykanie, część w kilku takich miejscach innych. Yy, no więc, no ale oczywiście, no, to jest tylko moja propozycja. Ktoś może zaproponować coś innego. Yy, no ale, no, a to, jest, to, to nie są kwestie, o których ja tutaj chcę gadać, bo jako osoba, która się na tym nie zna, no jest to. Siła takiej elektrowni atomowej jest tak duża, że tutaj no, z, potencjalne zniszczenia no, są ogromne. No, widzieliśmy, potenc... widzieliśmy zniszczenia w Czarnobylu, znisz... widzieliśmy zniszczenia w Fukushimie, no, a, a tak naprawdę nie wiemy, co się z tymi elektrowniami atomowymi stanie wkrótce no, tutaj. Jak już mówię o Francji, no to we Francji trwa dyskusja dotycząca przyszłości elektro, francuskich elektrowni atomowych i problem jest taki, że większość tych elektrowni atomowych budowano w latach 70. i to są elektrownie, które już niedługo będą miały lat 50. One w momencie budowania one były przewidziane, miały gwarancję istnienia właśnie na lat 50-40-50 i one dobijają tutaj do, do swojej etapu swojego końca. No, i teraz, no, żeby te, te, te elektrownie mogły dalej funkcjonować, to tam w nie inwestują, żeby one były bezpieczne itd. No, ale my jeszcze, no, jest ileś różnych zjawisk, które można analizować dopiero po jakimś czasie. No. Kiedy ludzie zaczęli używać paliwa kopalniane, kiedy zaczęto używać węgiel kiedy zaczęto używać ropę, to nikt wtedy nie, nie przejmował się jakimś tam ociepleniem klimatu. Wydawało się to, wydawało się to te surowce no, takim idealnym rozwiązaniem, no, zresztą jeśli my tutaj no, spojrzymy nawet na, na, na propagandę radziecką właśnie sprzed stu lat, to my widzimy no tam właśnie element tej tutaj, tutaj kultywowania, tutaj wydobycia węgla, wydobyć, no, że tam byli ci, ci wszyscy, ten, ten górnik Pstrowski, no, że tutaj to wtedy to nie było problemem. No. Wydawało się, że po prostu no wszystko jest proste. Należy wydobywać jak najwięcej surowców, budować przemysł i ten przemysł rozwiąże wszystkie problemy ludzkości. No dzisiaj widzimy, że jednak no, duża emisja dwutlenku duża emisja węgla do atmosfery powoduje negatywne konsekwencje, i dlatego właśnie po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że trzeba ograniczyć spalanie paliw kopalnianych. Eee, w przypadku atomu no, to jest to sprawa dużo nowsza. No. My nie wiemy tak naprawdę, co się stanie, jaki będzie los tych wszystkich elektrowni atomowych. Za lat 20-30, które już będą stare, które już się będzie działo. No a w czasie, kiedy no, temperatura będzie się podnosić, no więc ja bym póki co um, zostawił ten problem naukowcom. Jeśli naukowcy przedstawią projekt jakiś. Znaczy, ogólnie w przypadku energii elektrycznej, no, jest ten problem, że jej nie można składować. Więc zamiast tworzyć właśnie 20 super wielkich elektrowni atomowych, może lepiej byłoby tworzyć jakieś elektrownie mniejsze. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dlatego właśnie no, ja jako projekt ekologiczny zaproponowałem pracę więźniów, którą można właśnie zdecentralizować. Przy każdym skupisku ludzkim mieć jakieś małe tutaj więzienie elektrownie. No i jak tylko pojawia się problem, można tym więźniom właśnie no, wstrzymać rowerki i, i tyle. No, jest to rzecz bezpieczna. No, w, przypadku, w przypadku elektrowni atomowych, no nie jest to bezpieczne. Tutaj zawsze istnieje groźba jakiegoś wybuchu. No a oddzielnym problemem są odpady radioaktywne. Yy, no więc, więc w przypadku tutaj. W przypadku elektrowni atomowych, kończąc jakby ten temat, no na pewno w tej chwili głównym problemem jest emisja dwutlenku węgla i być może na, na tak tymczasowo, żeby po prostu zmniejszyć ten dwutlenek węgla w atmosferze, być może tak, ale później jakby całkowicie się przestosować przełożyć tutaj całą, całą produkcję energii na świecie na jednak tą energię zieloną, energię odnawialną, która po prostu jest no, bardziej ekologiczna. No dobrze, no mam nadzieję, że tutaj e, odpowiedź na pytanie została udzielona. Tak bym to widział. Pozdrowienia, towarzysze.